Witam. Jesteśmy po kolejnym sparingu z zespołem z Czuba z pierwszej ligi. Można powiedzieć, że tam w zeszłej rundzie mocno włączyli się o walkę, o podium z Pogonią Siedlce, wymagający rywal. Było to widać na boisku, było to widać w przekroju całego meczu. Dużo twardej męskiej walki, dobry zespół. Ale skupiając się na nas, no postawiliśmy trudne warunki rywalowi. Na pewno wynik cieszy, od razu przyjemniejsza jest niedziela, przyjemniej się pracuje po wygranym meczu. Dobre spotkanie, dwie bramki ze stałych fragmentów gry. Jedna bramka znowu za szesnastki, co też nie zdarzało nam się ostatnio często. Cieszymy się, że poprawiamy te elementy, z którymi mieliśmy problem. No chłopaki grają w coraz większym wymiarze czasowym. Wiadomo, liga zbliża się dużymi krokami już powoli. Chcemy, żeby wytrzymywali trudy całego spotkania. Już to było widać w tym meczu, że dobrze sobie z tym radzą. Można powiedzieć nawet, że w drugiej połowie długimi fragmentami zdominowaliśmy przeciwnika, także na pewno to cieszy. Tak jak zawsze, błędy też się zdarzają, cały czas analizujemy, cały czas pracujemy na to, żeby zbliżyć się ku doskonałości, można powiedzieć. Wiadomo, że piłka to jest gra błędów, więc zawsze one się zdarzają, ale staramy się na pewno wykluczyć takie, które no, przynoszą najgorsze rzeczy dla drużyny, tak? Czyli straty bramki. Koniec końców dobry wynik, dobry mecz. Można powiedzieć, że najlepszy w tym roku. No i cóż, wyjeżdżamy w środę, lecimy na Cypr. Dobra pogoda. Kierownik Stanisław Mróz sprawdził długoterminową pogodę, wywiesił nam na ścianie temperatury, także wiemy, że fajne warunki są. No i już kolejne sparingi będziemy właśnie rozgrywać tam. Nie zapominajmy, jutro sparing z Łomżą. Dziękuję.